No trudno, to już niech tak zostanie. Teraz może jeszcze spróbuję się zamknąć, otworzyć. Nie. A jakby pani tam weszła właśnie na te kropeczki, to tam może jest galeria. Galerię mam tutaj, to wyłączyć to, bo mam włączoną teraz. Włączyć. To mam włączoną, bo wtedy właśnie nie widzę. Proszę państwa o chwilkę ciszy, bo za chwilę wchodzimy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W kolejnym naszym spotkaniu prorektor pyta. W tym tygodniu dwa spotkania, dzisiaj, czyli we wtorek, 2 lutego. Dzisiaj imieniny ma miesiąc, także życzymy wszystkiego dobrego. I spotkamy się również w czwartek. Dzisiaj z nami sami znamienici goście, ponieważ dzisiaj mamy... No właśnie, proszę państwa, jaki wydział dzisiaj reprezentujecie, proszę państwa? Jednym chórkiem. Wydział? Wydział budownictwa, architektury, inżynierii środowiska. Super, bardzo długa nazwa, proszę państwa. Ja to celowo zrobiłam, żebyście państwo powiedzieli tą bardzo ważną dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jednostki. Bardzo duża jednostka, bardzo dużo wykładowców, bardzo dużo studentów i bardzo duża różnorodność. Bo dzisiaj w moim studiu, proszę państwa, są ze mną architekci, są inżynierowie od budownictwa, od inżynierii środowiska, można powiedzieć szeroki wachlarz. Więc zapraszam państwa do oglądania dzisiejszego spotkania Prorektor Pyta. Lajkujcie nas na Facebooku. Jeżeli chcecie, zadawajcie pytania. Witam wszystkich studentów, witam wszystkich wykładowców, wszystkich tych, którzy nas oglądają. Dzisiaj szczególnie pozdrawiam pana Ryszarda Majchrzaka, który można powiedzieć korespondował z nami na Facebooku, pytając, jak to jest możliwe, że uczelnia pisze, idę na magistra, czy to jest po polsku. No, może nie do końca po polsku, albo bardzo skrótowo, a my dzisiaj właśnie na ten temat z przedstawicielami Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Ze mną są dwie panie, pani doktor inżynier, architekt, pani Małgorzata Kaus, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mamy też drugą panią, pani doktor inżynier Alina Lipowicz-Budzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No i mamy dwóch panów Rafałów, pan doktor inżynier Rafał Tew z Katedry Konstrukcji Budowlanych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Rafał Pasela, doktor inżynier z Katedry Inżynierii Środowiska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzisiaj mamy rozmawiać o tym, czy na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska możemy studiować na drugim stopniu. Pewnie wszyscy odpowiemy oczywiście, tak? Oczywiście i to nie na jednym kierunku. No właśnie. Szanowne panie, drugi stopień architektury, dlaczego u was? U nas, bo przecież uczelnia to my wszyscy, tak? Dlaczego? Co was wyróżnia, że zachęcamy studentów do tego, żeby studiować architekturę na drugim stopniu studiów? Tak, pozwolę sobie odpowiedzieć. Proszę bardzo. Myślę, że takie podstawowe że wnioski, które możemy wyciągnąć, to fakt, że nasza kadra to są profesjonaliści z uprawnieniami, ludzie, którzy się zajmują architekturą na wielu szczeblach, wielu zakresach i taką wiedzę przekazujemy naszym studentom. Poza tym mamy nowy program, który właśnie w tym semestrze będziemy wdrażać. Jest to program, który powstał w oparciu o konsultacje ze studentami, więc to też jest taki dodatkowy atut, że studenci mieli wpływ na to, w jaki sposób i czego będą się uczyć. Jesteśmy... Pani rektor tutaj zauważyła, że jesteśmy dużym wydziałem, ale my jesteśmy dość małym kierunkiem, dość świeżym kierunkiem. Nasza kadra jest dość młoda, prężnie rozwijająca się. Mimo, że doświadczona, to jesteśmy jeszcze bardzo kreatywni i otwarci na młodych ludzi. Jeszcze coś rozumiemy w tym języku młodzieżowym. I z takich jeszcze elementów to może fakt, że przez to, że jesteśmy małym kierunkiem, mamy małe grupy. I te grupy są na tyle kameralne, że ten kontakt z wykładowcą jest bardziej bezpośredni. Nasi studenci mają kontakt z każdym prowadzącym, jesteśmy zawsze dostępni i ta współpraca układa się przez to zdecydowanie lepiej niż na dużych uczelniach, na których
no, prowadzący bardzo często jest tylko widoczny na wykładzie, już na ćwiczeniach nie bardzo. Tak, szanowni państwo, trzeba to jasno powiedzieć, że ja potwierdzam, że rzeczywiście tak jest. Nie dlatego, że jestem prorektorem, nie dlatego, że jestem absolwentką naszego uniwersytetu, nie dlatego, że dzisiaj prowadzę ten program, nie dlatego. Tylko dlatego, że po ostatniej wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej wiele ciepłych słów padło właśnie w stronę no, wydziału, przede wszystkim też właśnie kierunku architektury, architektury wnętrz, dlatego, że są właśnie małe grupy. Studenci to doceniają. Mówią, że jest fantastyczny kontakt z wykładowcami. No nie wspomnę już o inżynierii środowiska. Tam to już się nasłuchałam samych superlatywów. Naprawdę same superlatywy. Naprawdę trudno powiedzieć, żeby coś było nie tak. Natomiast studenci sobie naprawdę cenią państwo wydział za tą otwartość. Za to, że naprawdę jesteście dla nich. Za to, że zawsze jesteście otwarci na ich właśnie sugestie, na to, że mogą się zawsze do was zwrócić. Naprawdę wam serdecznie gratuluję z tego powodu, a ja jestem właśnie prorektorem studentów. Właśnie to oni mi mówią, tak, to jest fantastyczne, to o czym mówi pani doktor Małgorzata Kaus. No właśnie, jaka jest różnica w studiowaniu pomiędzy właśnie tymi studiami inżynierskimi, a studiami magisterskimi na państwa wydziale? Bo przecież macie studia inżynierskie pierwszego stopnia na różnych kierunkach i studia magisterskie też na różnych kierunkach, na przykład inżynieria środowiska. Nie, właśnie czym ona się różni od innych kierunków? I no powiem szczerze, przebudowaliście państwo bardzo mocno ten kierunek i w związku z tym studenci są bardzo zadowoleni, panie doktorze. No inżynieria techniczna, no, przepraszam, inżynieria środowiska, no, powiedziałbym, że w ostatnim roku no, bardzo mocno się zmieniła. Powstał nowy program, który no, został bardzo pozytywnie odebrany przez Państwową Komisję Akredytacyjną. No, charakteryzuje się tym, że posiada no, wiele treści, które no, nie są poruszane na wielu uczelniach, bo nie ukrywamy, że jako przewodniczący Rady Programowej, bo wtedy w tym okresie byłem, no, przestudiowaliśmy wiele kierunków inżynierii środowiska w całej Polsce. No i zaobserwowaliśmy, że no, wiele zagadnień jest nieporuszanych, a które są ważne na dzień dzisiejszy, bo no, przemysł rozwija się. Może to zabrzmieć bardzo dziwnie, ale w kontekście inżynierii środowiska na pewno tak, bo możemy zaobserwować wiele technologii, które są wprowadzane, które wręcz decydują o komforcie naszego życia, bo mam tu na myśli przede wszystkim odnawialne źródła energii, które bardzo mocno są tutaj promowane już na szczeblu, że tak powiem, kraju, tak? Bo odnawialne źródła energii no, przyczyniają się do poprawy chociażby naszego środowiska naturalnego. W ten sposób eliminujemy konwencjonalne źródła energii, które no, przyczyniają się chociażby do powstawania smogu, tak, bo to ma bardzo duży wpływ na jakość powietrza. Przede wszystkim ten nasz program studiów posiada bardzo ciekawe przedmioty, które oczywiście poruszają te treści, które są niezbędne do tego, żeby w przyszłości można było realizować projekty. Bo to jest jedna z umiejętności, które właśnie przyszły student posiada. Poza tym, no co najważniejsze, to dotyczy jeszcze wszystkich kierunków, którzy tutaj osoby reprezentują. Przede wszystkim studia drugiego stopnia umożliwiają uzyskanie uprawnień bez ograniczeń w zakresie projektowania. To jest bardzo ważne dla osób, które podejmują studia na drugim stopniu.
Panie doktorze, a możemy powiedzieć, jakie to są uprawnienia, bo zdajemy sobie zapewne wszyscy sprawę z tego, że uprawnienia są bardzo różne, ale one, no, można powiedzieć, lokują nas na rynku pracy jako pracowników, którzy są poszukiwani przez pracodawców. Jakie to są uprawnienia, które mogą zdobyć nasi studenci na właśnie kierunku inżynieria środowiska? No jeżeli chodzi o kierunek inżynierii środowiska, to przede wszystkim można uzyskać uprawnienia, no mówię po drugim stopniu studiów oczywiście, uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń, specjalności sieci, instalacji, urządzeń gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych. Jest to bardzo, powiedzmy, szerokie spektrum, jeżeli chodzi o możliwości właśnie wykonywania zawodu. Poza tym, no, osoba kończąca drugi stopień studiów ma możliwość założenia działalności gospodarczej, gdzie może wykonywać ten zawód, właśnie pełniąc funkcję chociażby kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Czy to oznacza również pan Rafał Tew z Katedry Konstrukcji Budowlanych, że podobne czy też inne uprawnienia mogą zdobyć studenci na kierunku właśnie budownictwo i innych kierunkach, panie doktorze? Tak, zgadza się. Kończąc studia magisterskie na kierunku budownictwo, zależnie oczywiście od specjalności, czy mówimy tutaj o konstrukcjach budowlanych, inżynierskich, czy specjalności na przykład budowy, eksploatacji autostrad, czy dróg, ulic, lotnisk. Po ukończeniu tych studiów i odbyciu oczywiście odpowiedniej praktyki w biurze projektowym, na budowie, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, nasi magistrowie mają, czy otrzymują wtedy pełne uprawnienia dotyczące projektowania, kierowania robotami bez ograniczeń praktycznie, mhm. Czyli mogą samodzielnie funkcjonować w budownictwie jako, mhm. jako taki. No, jako inżynierowie specjaliści, prawda? Oczywiście, znaczy mnie zaintrygowało budowanie lotniska, nie? Bo lotnisko to jest tak wielka powierzchnia, to jest tak ogromna budowa, nie, że rzeczywiście to jest niemałe wyzwanie, więc tutaj nasi studenci, mając takie uprawnienia, rzeczywiście byliby jedyni w swoim rodzaju. No właśnie, panie doktorze, czy w związku z tym, że już nasi studenci zdobywają uprawnienia, to czy mogą pracować zawodowo i czy ta praca zawodowa może no, odbywać się równolegle z uczestnictwem w zajęciach na studiach? Czy to jest, jak ja to zapytam, czy jest to możliwe? No, bardzo ciekawe pytanie, na które tak naprawdę trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo na pewno zbiera się tutaj szereg czynników, które na to wpływa. No oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w zasadzie już pod koniec studiów pierwszego stopnia tę praktykę zbierać, pracować i tak nasi studenci robią. Mam zajęcia na ostatnim stopniu studiów pierwszego stopnia, prowadzę dyplomy, rozmawiam ze studentami i oni generalnie pracują w budownictwie. Często jest to po prostu niejako przedłużenie obowiązkowych praktyk. Tam nabywają pewnych kontaktów w firmach i pracują i tę praktykę zdobywają. Natomiast czy da się to pogodzić ze studiami stacjonarnymi na drugim stopniu? No właśnie. Wszystko zależy, takie jest moje prywatne zdanie oczywiście, od dobrej woli wszystkich stron. Czyli z jednej strony pracodawca, żeby, mówiąc tak, może powiem tak trochę kolokwialnie, no nie zapracował tego naszego studenta. Z drugiej strony my, myślę, że jako wydział zawsze idziemy na rękę, staramy się jakby dostosować no, do tej sytuacji studenta, że pracuje, że czasem no, nie ma czasu, że coś mu się tam opóźni, że może przeszedłby i takie przypadki bywały na wydziale, kiedy władze zgadzały się na indywidualny tok nauczania.
Więc my jesteśmy, staramy się być oczywiście elastyczni. Jeżeli pracodawcy będą, to myślę, że też będzie można to pogodzić. Zwłaszcza, że obecnie no, jesteśmy w no, dość przedziwnej sytuacji. Dużo rzeczy musimy robić w sieci, a to myślę, że też sprzyja. Tak? Studenci też, tak jak z nimi rozmawiam, coraz większa ich liczba pracuje zdalnie, więc też mogą to pogodzić. No oczywiście no, zawsze byłem skrajne przypadki. Budownictwo ma to do siebie, że bardzo często pracujemy gdzieś w delegacji. No to w takim przypadku na pewno to studiowanie stacjonarne w delegacji no, jest myślę, że nie do ogarnięcia. Natomiast oczywiście wtedy mamy w zasadzie no, kalkę na studiach niestacjonarnych. Mówię kalkę w tym sensie, że realizujemy praktycznie te same specjalności, także tak czy tak myślę, że ukończyć pracując da się. No, ja myślę sobie, że to, co mówi pan doktor, rzeczywiście jeżeli tylko komuś się chce, to właściwie można, nie? Można i pracować, i kończyć studia zarówno pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Oczywiście coraz więcej studentów pracuje na drugim stopniu studiów, no właśnie, ale szanowni państwo, no gdzie nasi studenci pracują, a też i absolwenci naszych kierunków na Wydziale Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska. Pani doktor Alina Lipowicz-Budzyńska reprezentuje Katedrę Architektury i Urbanistyki, tak rozumiem. No właśnie, gdzie ci nasi studenci mogą pracować? No na pewno, jeżeli chodzi o architekturę, nasze studia są na tyle wszechstronne i wielowątkowe, wielozadaniowe, także, że oczywiście oprócz tej naszej dyscypliny w architekturze jak najbardziej i tutaj na początek na pewno w biurach, w pracowniach, w biurach projektów, już później z chwilą pojawienia się uprawnień architektonicznych można założyć oczywiście swoją pracownię, swoją firmę i myślę, że większość młodych ludzi do tego dąży. Żeby się uniezależnić, ale też są te dziedziny spokrewnione, czyli po prostu grafika w wielu wymiarach. Jest to ta reklama, czyli grafika użytkowa, na pewno grafika związana na przykład z ilustracjami graficznymi, gry komputerowe też, bo to też oczywiście jest związane z grafiką i też wymaga umiejętności takiego cyfrowego opracowania grafiki. No oczywiście wnętrza i też część ze studentów idzie w kierunku technicznym, także może na pewno zarządzanie budowami w jakimś tam zakresie. Co jeszcze? Na pewno, czyli reklama, na pewno część się studentów decyduje na dalszą drogę, czyli ten trzeci stopień stoi otworem i tutaj myślę, że to też jest jakaś tam opcja dla młodego człowieka. No też się otwierają oczywiście w związku z otrzymaniem tytułu magistra inżyniera, otwierają się różne możliwości związane z pracą w urzędach, tutaj lokalnie, na terenie miasta i gminy w urzędach. No ale też to, co jest takie bardzo dla studentów kuszące w tej chwili, to są wyjazdy zagraniczne. Ja myślę, że to jest taka przygoda, która jest taka kusząca, także na pewno po zdobyciu stopnia magistra inżyniera, architekta i najlepiej oczywiście zrobienia uprawnień, drzwi stoją otworem i tutaj w każdym kraju Unii Europejskiej mogą się studenci zatrudnić. No właśnie, pani doktor, też chciałam zapytać, czy nasi studenci i absolwenci są autorami
jakichś projektów architektonicznych, które są na przykład wyróżnione lub są bardzo widoczne i no, dzięki temu i wydział, i uczelnia po prostu stały się, nazwijmy to, sławne, tak? Bo są nasi studenci, absolwenci są autorami takich projektów, być może nasi wykładowcy. To warto się pochwalić, Szanowni Państwo. To jest tu i teraz, można się chwalić swoimi osiągnięciami. Oczywiście, że tak. Jakbym mogła tak się proszę tutaj bardzo uzupełnić koleżanki wypowiedź, to chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że wracając do poprzedniego pytania, że sztab konserwacji to nas wyróżnia, że inne uczelnie, inne kierunki architektury nie mają tak mocno rozbudowanego programu w zakresie konserwacji. Nasz program został troszeczkę ograniczony w tym zakresie, bo był bardzo obszerny, ale nadal jednak jesteśmy w tej kwestii wiodącym ośrodkiem. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, oczywiście, że tak. Nasi studenci wygrywają nagrody zarówno na terenie lokalnym, jak i regionalnym, na szczeblu krajowym również. Nie tak dawno była nagroda prezydenta miasta Bydgoszczy. Przede wszystkim biorą udział czynny w takim społecznym życiu. Dwoje czy troje, już teraz dokładnie nie pamiętam, naszych studentów wygrało taki ogólny konkurs na symbol walentynek, tak? Miłości w Bydgoszczy. Za chwilę będziemy mieli 14 lutego i to jest w trakcie realizacji. W związku z tym to nie są tylko projekty chowane do szuflady, ale też realizowane. I nasi studenci, co też jest, myślę, warte podkreślenia, bo do wszystkich naszych kierunków na naszym wydziale, mają szansę i biorą udział nie tylko pojedynczo, ale również w zespołach razem z nami w ramach uzyskiwania patentów, ochrony różnych wzorów użytkowych. I też mamy kilka takich patentów, więc myślę, że ten kierunek jest naprawdę kreatywny i daje duże możliwości. Nawet jeżeli ktoś nie chce ubiegać się potem o te uprawnienia, to daje naprawdę duże pole do popisu, jeżeli chodzi też o chociażby też nawet wzornictwo, które jest nam dość bliskie. Ja rozumiem, pani doktor, że jeżeli ja chciałabym, żebyście państwo mi zaprojektowali na przykład super krzesło, takie, nazwijmy to kolokwialnie mówiąc, użyję słowa takie, jak mówią często studenci, odlotowe krzesło na przykład do mojego biura, to rozumiem, że mogłabym się do państwa zwrócić. I studenci, też państwo byście coś takiego zaprojektowali. Jak najbardziej. Oczywiście. Jeszcze możemy wystąpić o wzór użytkowy, żeby miała pani gwarancję, że to krzesło nie będzie powielane bez wiedzy projektantów i w tym przypadku właściciela projektu i będzie miała pani wyjątkowe krzesło. Super, że państwo, to znaczy, że na wydziale są wyjątkowi wykładowcy, wyjątkowi studenci i wyjątkowi absolwenci, proszę państwa, bo można naprawdę wspólnie z nimi stworzyć niesamowite konstrukcje, budowle, projekty architektoniczne, wzory użytkowe. Jeżeli państwo nas oglądacie, to zapraszamy do nas, bo będziecie się mogli po pierwsze tego nauczyć, po drugie skorzystać również z wiedzy, umiejętności i studentów, i absolwentów właśnie Wydziału Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska. To jest niesamowite, co państwo mówicie, co na wydziale państwa można studiować, bo naprawdę wszechstronność jest bardzo, bardzo duża. Jakie, w związku z tym ja wnioskuję, że wszystkie kierunki na państwa wydziale są bardzo praktyczne, to znaczy mają dużo w sobie praktyki, czyli tego, co jest dzisiaj najbardziej cenione na rynku pracy. Praktyczność, umiejętności, kompetencje, tak? Wiedza oczywiście jest bardzo ważna, ale te umiejętności są naprawdę bardzo ważne. No właśnie, jakich kompetencji uczycie państwo na inżynierii środowiska i ten przysłowiowy magister, który będzie kończył studia magisterskie, jakie będzie miał kompetencje, czego nabywa, jakich umiejętności nabywa podczas studiów? Znaczy, kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem interdyscyplinarnym. W związku z powyższym te umiejętności, jak również no przede wszystkim właśnie wiedza, która jest nabywana na tym kierunku, jest bardzo szeroka. Oczywiście, żeby przekazać tą wiedzę, no to właśnie, bo pani prorektor tutaj wspomniała, kadra ma bardzo duży wpływ na to, żeby ta wiedza była przekazywana właściwie. Jeżeli chodzi o inżynierię środowiska, to praktycznie wszystkie osoby, które prowadzą zajęcia, są praktykami. To znaczy
posiadają uprawnienia, tak, do bez ograniczeń w zakresie projektowania i właśnie kierowania robót budowlanych. Współpracują z wieloma firmami. No, często również prowadzą własne działalności gospodarcze. No, ja osobiście powiem, z perspektywy czasu, czyli pracuję 16 lat, mogę przypomnieć sobie te czasy, kiedy rozpoczynałem prowadzić zajęcia. To było bardzo trudne, a dzisiaj, no, mając tak duże doświadczenie, no, dużo łatwiej jest przekazywać tą wiedzę praktyczną. No, przede wszystkim kierunek inżynieria środowiska przygotowuje studentów do pracy w biurach projektowych, tak? Czyli te umiejętności związane z projektowaniem, następnie kierowaniem, tak? Czyli de facto każda osoba, która uzyska uprawnienia budowlane, oczywiście to, co tutaj kolega wspomniał, po uzyskaniu doświadczenia, odbywając praktykę, wówczas no, mogą uzyskać uprawnienia do kierowania robotami, czyli mogą kierować budową, mogą nadzorować ze strony inwestora, czyli pełniąc funkcję inspektora nadzoru budowlanego, ale również bardzo często osoby te są zatrudniane chociażby w przedsiębiorstwach komunalnych, tak jak wodociągi, czy Polska Spółka Gazownictwa, czy komunalne przedsiębiorstwa ciepłownicze, tak jak w przypadku Bydgoszczy, to jest no, KAPEC, tak, komunalne przedsiębiorstwo ciepłownicze, gdzie również no, zajmują się eksploatacją. Tak więc zakres kompetencji i umiejętności przede wszystkim jest bardzo szeroki. No, rzeczywiście te możliwości naprawdę są bardzo duże, a w przypadku no, właśnie tej części budowlanej, tak, czyli budownictwa i innych aspektów, panie doktorze, no to aż boję się zapytać, co tam można w zasadzie i się nauczyć i zdobyć, chociaż już po części o tym mówiliśmy, ale może o jakichś nowościach, które właśnie są na właśnie kierunkach związanych z budownictwem. Jeżeli chodzi o pewne nowości, no to chciałbym podkreślić, że podobnie jak na kierunku architektura, my też wsłuchując się w głos i otoczenia gospodarczego studentów, również przeprowadziliśmy pewną modernizację programu studiów. No, ta modernizacja jest dość kompleksowa, bo obejmuje zarówno pierwszy, jak i drugi stopień studiów. Położyliśmy duży nacisk na wprowadzenie do przedmiotów spraw związanych z no, tymi najnowszymi trendami związanymi z projektowaniem konstrukcji, inwestycji budowlanych, czyli szeroko rozumianą technologią BIM, czyli Building Information Modeling. Do tego oczywiście pojawiły się jakby nowe przedmioty związane na przykład z bardzo mocno też dzisiaj rozwijającą się technologią betonu. Mamy też oczywiście sam specjalność związaną z projektowaniem obiektów energooszczędnych, czyli wpisujemy się tutaj i uczymy studentów, nabywają oni kompetencje związane z projektowaniem obiektów o bardzo niskim zużyciu, czy mówimy czasem nawet zeroenergetycznych budynków. Mamy oczywiście również, można powiedzieć, wykładamy przedmioty związane z nowoczesnym podejściem do projektowania dróg, całej infrastruktury drogowej, planowania jej. Także no, można powiedzieć, idziemy szerokim frontem, bo budownictwo to szeroki front. Także no to chyba te podstawowe, takie najważniejsze elementy tych nowości, nowoczesnego podejścia do projektowania. Wykorzystujemy, uczymy studentów wykorzystania nowoczesnego oprogramowania wiodącego na rynku. Także po, można powiedzieć, ukończeniu studiów drugiego stopnia
mają umiejętności związane właśnie z wykorzystaniem tego nowoczesnego, dzisiaj mówimy trendy podejścia do projektowania, do generalnie tych spraw związanych chociażby z każdą inwestycją budowlaną. Ja chciałam tylko zauważyć, bardzo dziękuję za te informacje, to są one bardzo cenne, natomiast chciałam zauważyć, że coraz więcej jest z nami oglądających, bo widzę tutaj, jak nasze, można powiedzieć, słupki skaczą do góry. Bardzo się z tego cieszymy, jak jesteście Państwo z nami, to naprawdę lajkujcie, dajcie komentarze. Z nami widzę, jest Pan Krzysztof Pawłowski, który zapisał, że na drugim stopniu studiów macie Państwo budownictwa, naprawdę wiele specjalności, tak, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty, budownictwo niskoenergetyczne, to jest, proszę Państwa, też bardzo ważna specjalność, drogi, ulice, lotniska, budowa, eksploatacja autostrad. Zwróćcie Państwo uwagę, ile tak naprawdę specjalności macie Państwo w obrębie jednego kierunku, jakim jest budownictwo. Równocześnie pozdrawiam Pana Piotra Szumigaja, który pozdrawia nas również, kończył co prawda inny wydział, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, wtedy nazywał się to Wydział Zootechniczny, kończył kierunek hodowlę zwierząt wolno żyjących, gospodarkę łowiecką, 9 lat pracuje w parkach krajobrazowych. Pozdrawiamy Pana Piotra, wspaniała sprawa. To troszkę jest powiązane, myślę, trochę też z tą architekturą, bo co prawda Państwo reprezentujecie typową architekturę związaną z architekturą wnętrz, architekturą, no ale u nas na uczelni mamy także architekturę krajobrazu i myślę sobie, że tu architekci na pewno gdzieś przenikają się wzajemnie w uzupełnianiu różnych elementów architektonicznych, nie tylko w budynkach, nie tylko we wnętrzach, ale również to, co jest wokół nas, tak? To, co jest wokół nas, to, co nas tak naprawdę, to, co nas otacza. No właśnie, jakbyście Panie powiedziały, co ciekawego, jeżeli chodzi o architekturę, z czego jesteście Panie dumne, jeżeli chodzi o ten kierunek? No pomijam, że jesteście dumni na pewno ze swoich studentów. Ja nie ukrywam, jako można powiedzieć nowy i raczkujący prorektor, naprawdę jestem dumna wtedy, kiedy widzę, ile nagród otrzymują Państwa studenci, nie tylko architektury, ale też i budownictwa, ale też inżynierii środowiska. Naprawdę jest to wysoce satysfakcjonujące, a do tego widzę, jak zmierza się wewnątrz uczelnia. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że właśnie studentom się chce i chce też się Państwu, ponieważ zmieniają nasze wnętrza, chociażby sal wykładowych, chociażby sal ćwiczeniowych. To jest niesamowite. I ostatnio oglądając, to był też i projekt naszych studentów, wnętrza, jeżeli dobrze pamiętam, sali Rady Wydziału, Wydziału Telekomunikacji, no byłam przeogromnie usatysfakcjonowana, ale też pełna dumy, że mamy takich studentów, a tym samym wykładowców. No właśnie, Szanowne Panie, z czego jesteście Panie dumne? Która z Pań chciałaby? No myślę, że takim najbardziej widocznym elementem do dumy to są właśnie prace dyplomowe studentów, bo my tu obie akurat reprezentujemy stricte architekturę, nie architekturę wnętrz, ale faktycznie architektura jest takim obszarem interdyscyplinarnym, że nasi studenci na dyplomach mogą projektować i projektują zarówno właśnie lotniska, szpitale, jak i osiedla mieszkaniowe, jak i wnętrza do tych rozwiązań, na przykład biurowych czy hotelowych. W związku z tym taki obszar zainteresowań zarówno promotorów, jak i dyplomantów jest obszerny. A z takich jeszcze innych aspektów nowości na naszym wydziale, z którego też możemy być dumni, to fakt, że wszystkie te dziedziny, które wcześniej koleżanka wymieniła, w których mogą znaleźć pracę nasi absolwenci, są mocno na tym drugim stopniu nakierowywane też przez nas. To znaczy z każdego tego elementu, jeżeli ktoś interesuje się konserwacją zabytków, mamy cały pakiet przedmiotów związanych z ochroną dziedzictwa, kulturoznawstwem, historią architektury na tym drugim stopniu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany stricte procesem projektowym i budowlanym, no to mamy przedmioty interdyscyplinarne, jak połączone z BIM-em właśnie. Też wprowadziliśmy OZE z uwagi na to, że właśnie jesteśmy na wydziale, który ma szereg możliwości. To my te aspekty, które są zarówno na budownictwie, jak i na inżynierii środowiska, też wprowadzamy w naszej dydaktyce, bo koledzy nas dzielnie tutaj wspierają. I myślę, że to są takie elementy, nowe przedmioty, które się pojawiają, chociażby jak
projektowanie związane z percepcją przestrzeni, gdzie uczymy o projektowaniu uniwersalnym, o wrażliwości percepcji osób niepełnosprawnych, również w tej chwili dość głośno mówiony, dość modne, bardzo dobrze, problem niepełnosprawności typu autyzm czy zespół Aspergera. To są ludzie, którzy mają inną percepcję przestrzeni, to też uczymy naszych studentów. Nasi studenci mogą brać udział w warsztatach i poznawać tego typu osoby, ich percepcje, również osoby niewidome czy zajęcia w szkołach integracyjnych. Myślę, że to są duże atuty. Dość takimi ważnymi elementami jest też fakt, że nasza dydaktyka jest wspierana taką praktyką nie tylko naszą projektową, ale również taką, że nasi studenci w trakcie chodzą z nami na budowy, różnego rodzaju budowy. Na przykład w poprzednich latach studenci ze mną mieli okazję zobaczyć całe zaplecze naszej opery w Bydgoszczy. Mieli okazję zobaczyć budowy, budynki wielorodzinne, które są budowane przez deweloperów lokalnych. Mieli okazję zobaczyć w trakcie budowy i potem po oddaniu budynek biurowca, który jest klasy A wybudowany w centrum Bydgoszczy. To są, myślę, że taka wiedza praktyczna, którą mogą zobaczyć. Czasami usłyszeć błędy swoich kolegów, to też jest fajne i na tym się uczą. I to jest też taka, myślę, że powód do dumy, bo to powoduje fakt, że jesteśmy właśnie lokalnym kierunkiem i to nam pomaga mieć te relacje bardziej zacieśnione ze studentami. No ale otwieramy się też na, powiem tak, rynki zagraniczne. Stworzyliśmy cały pakiet slabusów w języku angielskim, więc liczymy, że to też ruszy. Mamy studentów z Ukrainy. Erasmus też się dość mocno rozwija. Nasi studenci są aktualnie w Alghero, więc mają ładną pogodę. W związku z tym myślę, że jesteśmy bardzo kreatywnym kierunkiem. I to pozwala jakby zobaczyć ścieżkę dla każdego w każdym obszarze. To jest taki ogromny plus, że, bo może być tak, że student się w trakcie jednak rozmyśli, uzna, że to nie jest jego droga zawodowa. Więc po naszym kierunku będzie mógł robić wszystko prawie. Właśnie, a ja tak przewrotnie zapytam w takim razie Państwa. A czy architektem albo tym, który konstruuje konstrukcje budowlane, może być każdy? Może być każdy, bo ja przyznam szczerze, że zawsze mi się wydawało, że architektura jest no, taką dziedziną, można powiedzieć, bardzo pociągającą. To jest coś takiego, jak się widzi, jak ktoś projektuje, czy jest to architekt, tak, czy tworzy konstrukcje budowlane, czy właśnie różnego rodzaju rzeczy związane właśnie z inżynierią środowiska. No właśnie, czy może być to każdy, że każdy się nadaje na studia? Wiem, że to jest trudne pytanie. Na początku wykładu, za każdym razem, szczególnie na pierwszym stopniu mam okazję i na początkowych tych drugiego stopnia dotyczących percepcji przestrzeni, zawsze pytam studentów, kto dla nich jest architektem. Czy to jest inżynier, czy to jest konstruktor, czy to jest ktoś, kto ma bujną wyobraźnię przestrzenną. I padają różne odpowiedzi. A myślę, że takim kluczową odpowiedzią jest fakt, że jak dla mnie, architekt jest taką mieszanką i przede wszystkim też humanistą trochę w tym świecie inżynierii, bo poza wyobraźnią przestrzenną architekt musi mieć wrażliwość społeczną, bo projektuje dla użytkownika i myślę, że jeżeli nie jest dobrym humanistą, to nie będzie dobrym architektem, to być może będzie dobrym konstruktorem, bo my mamy bardzo dużo kontaktów społecznych z odbiorcą, z inwestorem, z panią w urzędzie również mamy dużo kontaktów i czasami musimy przekonać wszystkich, ponieważ, i to trzeba dość głośno powiedzieć, w naszym kraju przeważnie, w większości przypadków, menadżerem projektu jest architekt, czyli tą całą otoczkę związaną z oddaniem projektu i z całą tą papierologią, jak to się tak mówi, i dość potocznie, bierze na siebie architekt. I my musimy być bardzo elastyczni, żeby w tej koordynacji branżowej i koordynacji z inwestorem i z branżystami no nie zginąć, żeby ten projekt został zrealizowany i jeszcze został tak zrealizowany, żebyśmy byli zadowoleni jako autorzy tego projektu.
Fantastycznie pani doktor powiedziała o aspektach społecznych, także architekt, czy no może mniej konstruktor, ale wydaje mi się, że każdy z nas no musi mieć tą wrażliwość, musi mieć też tą empatię, no, żeby to wszystko, co stworzymy, było przede wszystkim funkcjonalne, bo jakby do tego dążymy, ta funkcjonalność jakby tu jest kluczowa, ale myślę, że jak każdy z nas, czy jest to mężczyzna, czy jest to kobieta, czy to jest osoba młoda, czy to osoba starsza, to też patrzymy, a żeby to ładnie wyglądało. Było funkcjonalne i żeby ładnie wyglądało. No, tak to wygląda. I te słowa na pewno zapamiętam z dzisiejszej rozmowy, że architekt to też osoba wrażliwa, że jak to mówią budowlaniec, czyli ktoś, kto projektuje konstrukcje budowlane, to też osoba, która zwraca uwagę na pewne szczegóły. A ja jeszcze chciałam na sam koniec wszystkich Państwa zapytać, czym Państwo zajmujecie się zawodowo? Co, jakby co robicie na uczelni? Czym się jakby tym zawodowo zajmujecie? Jakbyście mogli troszeczkę opowiedzieć, żeby zachęcić i też studentów, ale też i może innych wykładowców, praktyków, żeby chcieli u nas uczyć na uczelni. Czym się zajmujecie zawodowo? Albo może jakie macie sukcesy, co byście chcieli przekazać? Może pani doktor Alina Lipowicz-Budzyńska. No ja oczywiście jestem architektem, to jest pierwszy mój zawód, ale jestem również i artystką, malarką, zajmuję się też szkłem artystycznym i też bym chciała tutaj moich studentów zarazić tą pasją. Teraz obecnie, może taką malutką, małe wtrącenie zrobię, że teraz chcemy stworzyć taką możliwość dla studentów takiego rozwoju w stronę plastyki, w stronę technik komunikacji wizualnej w architekturze. I tutaj jestem na etapie przygotowania koła dla studentów, gdzie będą mogli się zetknąć trochę właśnie z technikami wizualnymi. No moją taką preferowaną jest szkło, grafika fasadowa, czy malarstwo na szkle, no znajdujące się pod hasłem szkło artystyczne w architekturze, no ale również też fasady multimedialne, murale i tutaj bym też chciała zainteresować studentów taką praktyczną, takim praktycznym też podejściem do sztuki czy do tych zasad, do tej komunikacji wizualnej i myślę, że mam już taką grupę osób, które by chciały się przyłączyć do tego koła. Także myślę, że jak przejdziemy z trybu zdalnego na tryb stacjonarny, to ruszymy i będziemy realizować różne rzeczy. Też oczywiście te tematy są bardzo pojemne, bo mogą się wiązać również z zagadnieniami ekologicznymi, bo wiadomo, że szkło to jest światło, transformacja światła oczywiście w kierunku kontrola tego światła, czyli można szkło artystyczne wykorzystać również do modyfikacji światła w takim kierunku, na jakim nam zależy, tak? Czyli są te ekologiczne aspekty, właśnie, czyli połączenie właśnie też ekologii i sztuki. Także to ma bardzo duży potencjał naukowy i też chcę wciągnąć, mam kilka pomysłów, też również na patenty. Także myślę, że razem z grupą studentów zainteresowanych, także też oczywiście lista jest otwarta, zachęcam do przyłączania się do grupy. Pani doktor, ja chciałam powiedzieć, że jeżeli pani doktor się zgodzi, to ja się też zapiszę do tego koła naukowego, bo przyznam szczerze, że uwielbiam szkło. Nie? Ja powiem dlaczego. Ja jestem umysłem ścisłym, tak bardzo mocno ścisłym. Zajmuję się recyklingiem, nie? I szczególnie recyklingiem szkła. Tak, ale powiem szczerze, właśnie szkło jest mi bardzo bliskie, bo właśnie to szkło pozwala nam naprawdę, daje nam wiele możliwości. Troszkę dziś jestem duszą artystyczną i naprawdę to, co tutaj pani doktor powiedziała dotyczące tego szkła, tego jakby znaczenia szkła, ale też malarstwa, to naprawdę to jest fantastyczna, myślę, też pomysł na rozmowę do kolejnych naszych programów. Projektor pyta, takich nie stricte związane z samym jakby kierunkiem. To są bardzo ciekawe. Ja się chętnie zapiszę do tego koła naukowego. Powiem dobrze, będę pamiętała. No a pozostali Państwo, no jakie macie, czym się zajmujecie zawodowo?
teraz. Nikt nie chce powiedzieć? Ja wiem, no teraz trudno, ja powiem szczerze, teraz trudno cokolwiek powiedzieć po takim wystąpieniu pani doktor, nie? Bo rzeczywiście też sobie też wyobraziłam, że teraz wszyscy, którzy nas oglądają, myślą sobie, kurczę, ale fantastycznie, nie? Malarstwo, szkło i szkło artystyczne, no to jest no już wysoka półka, proszę państwa. No ale ja myślę, że każdy z państwa ma tą swoją działkę, którą chciałby przedstawić. To może ja, jak już architekturę, to może proszę. Ja tak ciurkiem. Ja faktycznie staram się łączyć te dwie nogi, to znaczy czysto proces architektoniczny, chociażby z tych przedmiotów, które prowadzę, czyli interdyscyplinarne zagadnienia inżynieryjne, czyli koordynację branżową, trochę schematy instalacyjne i takie mocne stąpanie w tym aspekcie architektoniczno-inżynieryjnym. No a druga rzecz to jest właśnie ta percepcja przestrzeni, czyli odbiór odbiorcy, użytkownika, żebyśmy mieli pewność, że ta architektura dociera i tu jest ta percepcja przestrzeni. No i przestrzeń publiczna generalnie. Łączenie sztuki z architekturą, fotografii z architekturą, to mi jest dość tak bliskie. I przede wszystkim sensoryka, czyli materiały, wykorzystanie materiałów budowlanych w architekturze. Jestem wielką zwolenniczką wykorzystywania naturalnych materiałów. Nie lubię laminatów, muszę przyznać, i w związku z tym staram się tą sensorykę gdzieś tam w tej pracy zawodowej dotykać. W związku z tym projekty architektoniczne i wnętrza same z siebie wychodzą, skoro mówi się o detalu i o materiale, no to one się same narzucają, że również. No ze studentami uzyskałam kilka patentów, mam oczywiście takie same plany dalej. Mamy świetne projekty szkół sensorycznych i szkół integracyjnych. W związku z tym mam też nadzieję, że to się będzie dalej rozwijało, ponieważ architektura, szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu, w tej chwili jest dość takim popularnym i mocno rozwijającym się elementem. No i w ogóle zastanawiam się, jak te szkoły, bo to mi jest bardzo bliskie, jak te szkoły w sensie przestrzeni będą wyglądały po tym koronawirusie i czy w ogóle przestrzeń szkoły i edukacji się zmieni. Czy to będzie dalej wyglądało w ten sam sposób i czy jesteśmy w stanie już teraz projektować takie szkoły, że w razie gdyby jednak się pojawił następny wirus i następna pandemia i następna, to że mimo wszystko nasze dzieci będą mogły bezpiecznie chodzić do szkół, bo mnie to bardzo żywo interesuje, zarówno w kwestii architekta, jak i mamy, że czas najwyższy, żeby te dzieci wróciły do szkoły i żebyśmy mogli się chociaż na chwilę porozwijać zawodowo, ale myślę, że to jest duże wyzwanie dla architekta w ogóle, stworzenie takiej przestrzeni, już nie tylko szkoły, ale takiego budynku, który jest bezpieczny w wielu aspektach i w ogóle to wykorzystanie materiału szeroko teraz rozwijanego, bakteriobójczego, wirusobójczego, to są takie elementy, które mnie bardzo interesują. Zresztą takie nowości budowlane to też jest taki element. Myśmy teraz wprowadzili zresztą w tym nowym programie budownictwo na drugim stopniu, technologie, współczesne technologie budowlane, właśnie po to, żeby architekci odeszli od typowego porotermu, z całym szacunkiem dla porotermu, ale oczywiście, żeby po prostu rozwijać ten zakres wyobraźni. No i tak liczę, że nasi studenci i my zawodowo też będziemy mieli okazję tworzyć bardzo ciekawe projekty. No, ja myślę, że to, o czym mówi pani doktor, to w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że to wszystkich nas żywo interesuje, zarówno nauczycieli w szkołach podstawowych, nauczycieli w szkołach średnich, ale również nas jako wykładowców, jak właśnie dostosować te sale do tego, że w razie, jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji jak obecnie, to po prostu zajęcia będą mogły się odbywać lub jeżeli będą się one odbywały zdalnie, to w takiej przestrzeni z takimi projektami architektonicznymi, że będziemy czuli się naprawdę bardzo dobrze, nawet jeżeli nie będziemy spotykać się, można powiedzieć, face to face. Natomiast na pewno nic nas nie zastąpi takich typowych kontaktów tradycyjnych. To jest pewne. A jeszcze w pięknej przestrzeni, w pięknie zaprojektowanych miejscach, to myślę sobie, że to jest jeszcze większa przyjemność. Jeszcze panowie, bo coś tak tutaj zeszła nam, można powiedzieć, rozmowa pomiędzy kobietami, a co tutaj panowie, czym się zajmujecie tak naukowo, zawodowo? To może ja tak, może rozpocznę tak nietypowo, że jestem niedoszłym leśnikiem. Świetnie. Skończyłem technikum leśne w Tucholi.
No i jestem. Przepraszam, pozdrawiamy technikum w Tucholi, tak? Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do przyjścia do nas na uczelnię, bo jak się okazuje, nawet jak zostaniesz leśnikiem, możesz przyjść na inżynierię środowiska na Wydział Budownictwa. No, trochę mi się nie zrymowało, ale prawie jest. Okej. Okay. Ale chciałem powiedzieć, że jestem jednym z tych wielu osób, które trafiły, można powiedzieć, przez przypadek na inżynierię środowiska. Oczywiście z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. No i tu właśnie chciałem podkreślić jedną rzecz, że no, kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem technicznym, a często, bardzo często osoby myślą, że to jest ochrona środowiska i na tym bardzo dużo tracimy. I tu chciałem właśnie to podkreślić, że jednak ochrona środowiska to przede wszystkim monitoring środowiska, tak? Czyli jakby ocena chociażby jakości powietrza. Właśnie, no, takim przykładem może być WIOŚ, czy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który dostarcza nam informacji co do jakości powietrza, natomiast inżynier środowiska, jego zadaniem jest wyeliminowanie, czyli zastosowanie urządzeń, czyli zaprojektowanie instalacji, która ma za zadanie po prostu usunąć te zanieczyszczenia, tak, czy zastosować chociażby inne źródło ciepła, tak. No, obecnie no, bardzo krótki okres, bo od 1 stycznia jestem kierownikiem Katedry Inżynierii Środowiska i tu przede mną gratulujemy. Wielkie wyzwanie, bo ująłem się tej funkcji tylko dlatego, że widzę tu wielkie perspektywy, jeżeli chodzi o inżynierię środowiska, bo no, powtórzę, że no, stworzyliśmy bardzo atrakcyjny program studiów, dlatego też moim zadaniem jest tutaj przede wszystkim znalezienie nowej kadry też, bo nie ukrywam, że tutaj potrzebujemy osób, które będą realizować te ciekawe przedmioty, tak jak chociażby balnotechnika na przykład jest taki przedmiot, jest przedmiot energia geotermalna, wiatrowa i woda, bardzo ciekawe ostatnio praca dyplomowa właśnie, która mnie bardzo zaciekawiła, która dotyczy oceny, badania kierunku i prędkości wiatru w kontekście możliwości zastosowania farm wiatrowych o mocy do 5 kW. Tak? Czyli mówimy tutaj o takich farmach, które możemy no, budować w pobliżu naszych budynków mieszkalnych i rodzinnych. Więc tutaj zagadnień, które zamierzam w najbliższym czasie tutaj się podjąć, jest wiele. No i mam nadzieję, że uda mi się z zespołem, który muszę pogratulować, podziękować też tutaj, że brali udział w tworzeniu tego programu, no i że udało nam się stworzyć tak ciekawy przede wszystkim no, dla nas, ale i dla pracodawców, tak? Bo ten program był bardzo mocno konsultowany z przemysłem. Bardzo dziękuję za ten głos i również gratuluję zarówno osobom biorącym udział w projekcie, jak i pomysłodawcom tych projektów. Widzicie Państwo, szanowni Państwo, którzy nas oglądają, naprawdę u nas warto studiować. Naprawdę u nas na Wydziale Budownictwa, Wydziale Architektury i Inżynierii Środowiska naprawdę wiele się dzieje. Jeszcze dwa zdania, pan doktor Rafał Tews. Czym pan się zajmuje zawodowo w dwóch krótkich słowach i powiem na koniec, kto tak naprawdę nas ogląda, bo widzę, że komentarze coraz więcej się pojawia pod naszym dzisiejszym spotkaniem. To zaraz pozdrowimy osoby, które z nami są. Może nim te dwa słowa o sobie powiem, to tak sobie pomyślałem, że dobrą też reklamą naszego wydziału będzie to, że cała kadra kierownicza pracująca przy budowie nowego budynku UTP to są nasi absolwenci. Kierownik projektu, kierownik robót, kierownik budowy to są wszystko, wszyscy
ci panowie, bo nie wiem tu RODO, czy możemy nazwiskami szafować, ale to są nasi absolwenci. Więc niech to będzie taką reklamą pełnego sukcesu, który można odnieść po UTP w kierunku budownictwa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Natomiast już tak na koniec te dwa słowa o sobie. Z budownictwem mam wspólnego od dawien dawna, ukończyłem Bydgoskie Technikum Budowlane. Myślę, że również możemy pozdrowić. Tak, pozdrawiamy Technikum Budowlane. Technikum Budowlane w Bydgoszczy. Ukończyłem Wydział Budownictwa jeszcze wtedy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, czyli jestem tutaj absolwentem naszej uczelni. Natomiast swoje życie zawodowe i na uczelni związałem z konstrukcjami, a zwłaszcza z konstrukcjami stalowymi. Przy czym jakby największym tutaj taką moją pasją jest metoda elementów skończonych, czyli numeryczna analiza konstrukcji, modelowanie przestrzenne elementów konstrukcji, całych konstrukcji i też więc w tym zakresie staram się na przykład prowadzić dyplomy, zachęcam studentów do zajęcia się tymi tak zwanymi numerycznymi obliczeniami konstrukcji tego modelowania. No to chyba tyle. Świetnie, panie doktorze, zabrzmiało to bardzo tajemniczo. Chyba będziemy musieli do rozmowy wrócić, bo konstrukcje skończone i jeszcze numeryczne i te wszystkie inne rzeczy no, zaintrygowały mnie, więc myślę sobie, że będzie to pomysł do kolejnej rozmowy. Natomiast na dzisiaj bardzo, bardzo państwu dziękuję. Naprawdę dzisiejsza rozmowa była bardzo interesująca. Wiele się również dowiedziałam o państwa wydziale. Myślę, że nasi słuchacze również. Ze mną dzisiaj pani doktor inżynier architekt, pani Małgorzata Kaus, pani doktor inżynier Alina Lipowicz-Budzyńska, pan doktor inżynier Rafał Tews i pan doktor inżynier Rafał Pasela. Wszyscy pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a ja chciałam serdecznie pozdrowić jeszcze panią prodziekan, panią Marię Wesołowską, panią profesor Marię Wesołowską, która dzielnie nam tutaj kibicuje i mówi jeszcze, że na Wydziale Budownictwa jego zaletą Architektury i Inżynierii Środowiska jest to, że kierunki wzajemnie się przenikają. I to jest, proszę państwa, ta najcenniejsza rzecz, którą każdy wydział ma, ta interdyscyplinarność na uczelni naszej, czyli Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Na państwa wydziale również te nauki się przenikają, wzajemnie uzupełniają i to jest naprawdę bardzo cenne. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a ja już zapraszam wszystkich słuchających nas na kolejną rozmowę w czwartek o godzinie 16. Tym razem przechodzimy już na grunt nauk przyrodniczych i pierwszy wydział, który reprezentuje te nauki, czyli Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. O godzinie 16 w czwartek już widziałam, że pod naszym postem również pracownicy tego wydziału reklamowali się na czwartkowe spotkanie. Serdecznie ich pozdrawiam. Państwu również serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach. Nie tylko w Prorektor Pyta, ale mam nadzieję, że już w murach uczelni face to face będziemy mogli porozmawiać o państwa zaangażowaniu w tym, czym się państwo zajmujecie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, reprezentujących dzisiaj Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Bardzo państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich nas oglądających. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.